naszych szkolnych wiadomości. Wiosna! Ciepłej szybieje, wiatr wiosna. Hania, to będzie wiadomości, ogarnij się. A, no tak, przepraszam, rozmarzyłam się. Bo tak pięknie zrobiło się wokół nas. Wiosna przyszła. Tak, przyszła, a wraz z nią same dobre wiadomości. Czy wiecie, że już w maju obok boiska szkolnego powstanie basen, który zimą zamieni się w lodowisko? O, czyli na WF-ie będziemy pływali albo jeździli na łyżwach? Tak, ale to nie koniec dobrych wiadomości. Wczoraj pani dyrektor otrzymała informację, że do klasy szóstej dołączy nowy uczeń, który przyjechał aż z Korei. O dziewczyny, miała Facebook 3 dni temu. Dość tych żartów. Ach, Bartek, czasem... Ach, Paulina, czasem też trzeba się pośmiać. Wiosna, wiosna w koło, rozpitły psy! Dobra, dosyć tych prima-aprilsowych psów. Teraz już na poważnie. Zaczynamy. Marzec to w naszej szkole czas konkursów recytatorskich. Bo już na początku tego miesiąca odbył się gminny konkurs Przecinek. Nasze reprezentantki Zosia Macura i Hania Puchałka otrzymały wyróżnienie, a Berenika Borkowska zdobyła 1 miejsce. Musimy też wspomnieć o sukcesie 8-klasistki Wiktorii Pawelec, która zajęła 2 miejsce w gminnym konkursie oraz zdobyła wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim. O, jak dużo tych sukcesów! A to nie koniec. Uczniowie naszej szkoły przystąpili do eliminacji do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. W grupie młodszej Wiktor Smołka był 2, a w grupie starszej Laura Czerwicka zajęła 1 miejsce. Tych 2 uczniów będzie reprezentowało naszą szkołę oraz całą gminę Godów na stopniu powiatowym. W połowie marca na szkolnym korytarzu znowu zjawiły się okienka niespodzianek, przygotowane przez Radę Rodziców. Wszyscy uczniowie mogli zakupić losy, w których ukryte były nagrody niespodzianki. Nasza reporterka Hania była na miejscu. Cześć Zosia, co tutaj sprzedajesz? Numerki i można tutaj losować i jak dostajesz jakiś numerek, to dostajesz jakąś. Także nabrały na wiosnę kolorów, bo zostały przyozdobione pięknymi naklejkami z zadaniami dla dzieci. Na przerwach możemy pograć w korytarzowe gry lub posiedzieć na miękkich pufach. Rzeczownik to co? Czasownik co robi, co się z nim dzieje. Przymiotnik jaki, jaka, jakie. Liczebnik ile, który z kolei. Zaimek ja, mój, tam, tyle. Czas wspomnieć o Londynie. Przecież w podróży do stolicy Anglii wybrało się tak wielu uczniów naszej szkoły. Aż 5 dni łaziscy podróżnicy odkrywali i zwiedzali londyńskie zakątki. Obszerną fotorelację z całego pobytu w Londynie znajdziecie na naszej szkolnej stronie internetowej. A my prezentujemy teraz kilka migawek z tamtych chwil. Dotarliśmy już do naszego hotelu.
teraz czekamy na nasze pokoje. Weronika, jak Ci minął dzisiejszy dzień? Bardzo fajnie, było dużo atrakcji, dużo też chodzenia, ale ogólnie było super. Stoimy właśnie po Londynie, gdzie znajdujemy takie oto przepiękne budynki, a obok nich znajduje się równie wielki most. A teraz znajdujemy się na moście Tower Bridge. Tak, pobyt w Londynie zapamiętam na długo. A może uda nam się w przyszłym roku szkolnym wybrać na kolejną zagraniczną wycieczkę? Słyszałam o planach wyjazdu do Szkocji, więc wszystko przed nami. A teraz dance! Przyszedłem się z szkoły. Chętnie tańczymy na ulicach Londynu oraz w hotelu, który gościł nas przez te kilka niezapomnianych dni. Trzecioklasiści brali udział w akcji Duży czyta małemu. W tym celu kilkakrotnie wybrali się do przedszkola, żeby poczytać maluszkom. Trzylatki chętnie słuchały bajek czytanych przez starszych kolegów, a na koniec były wspólne zabawy i pląsy. W przedostatnim dniu marca klasa czwarta i dwie klasy piąte wybrały się do kina Na szczęście Mikołajka. Była to ciekawa, rysunkowa opowieść o przygodach małego chłopca, jego przyjaciół i autorów. Lilka, teraz czas na Ciebie i plastyczne przygody. Dzisiejszą pracę plastyczną wykonam długopisem 3D. Będzie to wielkanocny breloczek. Do wykonania zadania potrzebujemy długopis 3D, kolorowy filament i podkładkę. Rysujemy kształt jajka. Gotowe jajko odklejamy od podkładki i zawieszamy na druciku. I gotowe. Mam dla Was kilka rad. Dlaczego siatkarz pije wodę gazowaną? Dlaczego? Żeby mu się lepiej odbijało. Jak nazywa się kot, który leci? No jak? Kot lecik. Jeszcze kilka słów o tym, co przed nami. Oczywiście święta wielkanocne. Z zajączkiem, ze słonkiem.
i z Dingusem. Mamy wolne od szkoły aż do 11 kwietnia. 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi i w związku z tym ogłaszamy konkurs na wykonanie pracy plastycznej pod tytułem Piękno Ziemi. Więc szczegóły na gazetce w korytarzu szkoły. Na zakończenie szkolnych wiadomości chcemy złożyć naszym widzom życzenia wielkanocne. Zdrowia, szczęścia i rodzinnych spotkań. Dużo wiosennego słonka i smacznego jajka, bogatego zajączka i mokrego dyngusa.